Cześć Tomek. Cześć. Spotkamy się ten piątkowy ranek. Tak jak obiecaliśmy, będziemy testować pewien produkt. Co za produkt testujemy? Oma Pro, czyli preparat biologiczny. No, czyli produkt, który stwarza, nie korzysta warunki do budowania mocy cukrosowianki, o której tak naprawdę dużo się mówi. Mhm. I wspomaga kukurydzę dzięki temu. Oczywiście. Tak naprawdę to nie jest tylko macica prosowianka, ale to są również sprawy fuzaryjne, które w kiszonkach są dla Ciebie bardzo istotne, czyli mitotoksyny. Czyli ogółem rzecz biorąc, produkt bardzo mocno wzmacnia kondycję rośliny. Jest tak zwany efekt zajętego miejsca, czyli tu, gdzie wprowadzamy bakterie, tak naprawdę macica prosowianka nie ma tego miejsca. Tak? Rozumiem. A jak jest z aurą? Teraz mamy fajną pogodę, odwrotnie jak ostatnio nagrywaliśmy. Ostatnio u nas byłeś. Wtedy było deszczowo. Wtedy było, można powiedzieć, strasznie, bo padało. Dzisiaj jest fajna pogoda. A jak przy oprysku? To tak w skrócie już Ci powiem. Dlaczego wybraliśmy ranek, a nie południe, a nie popołudnie? Tak naprawdę aplikacja produktu to są godziny wieczorne, czyli małe nasłonecznienie, bądź niska temperatura. Dzisiaj mamy niską temperaturę, bo na Podlasie jesteśmy po tak jakby po serii deszczu, więc mamy dobre uwilgotnienie. Temperaturę w granicy 17,5-18 stopni, dlatego wybraliśmy ranek. Powiedz jeszcze a propos wody, bo teraz mamy awarię, nie korzystamy z wody ze studni, korzystamy z wodociągów. Jak jest z chlorowaniem? Czy można tą substancję rozpuszczać i rozwadniać w normalnej wodzie, kranówie? Tak jak wszystkie bakterie, oczywiście chlorki nie są korzystne, ale całe szczęście europejska i polska norma jest na tyle rygorystyczna, że tych chlorków nie mamy dużo. Także tutaj te bakterie spokojnie sobie radzą. Tak? Także przeżywalność tej bakterii jest może 100% w tej wodzie. Drugie moje pytanie. No ta kukurydza nam porosła trochę. Dokładnie. Na niektóre działki już nie damy rady wjechać. Tą działkę, co ostatnio byliśmy na niej, no to można powiedzieć, że ona ma tam chyba już 1,70 m, więc chyba będziemy wygniatać więcej jak przyniesiemy więcej straty jak korzyści, więc taki mój pomysł, może opryskamy to z drogi, a znajdziemy jakiś kawałek, który będzie po prostu w najmniejszej fazie wzrostu i może tam wjedziemy. Tomek, no mieliśmy pewne problemy techniczne ze sprzętem, tak, z opryskiwaczem u Ciebie, także później opady deszczu, wcześniej upały. Jeżeli chodzi o termin zabiegu, czyli mamy dzisiaj 15 lipiec. Jest to dobry termin do samej aplikacji. Oczywiście powinniśmy to wykonać opryskiwaczem szczudłowym. Dlatego też wybierzmy, tak jak wspominasz, wybierzmy te pola, na którym najmniej zrobimy strat zniszczeń. Tam, gdzie ostatnio byliśmy, oczywiście opryskamy to połówką opryskiwacza z drogi, tak żeby też było dla porównania. Dla porównania, tak. Tym bardziej, że są, tak jak wspominałeś, są tam kukurydze, które są bardzo strawne. I oczywiście też pewnie będą smasze dla omacnicy. Także na pewno na Podlasie. Efekt jakiś będzie. Myślę, że będzie presja na Podlasie, tak jak jeszcze raz się powtarzam, jest bardzo duża. Mhm. Okej, no to co, rozwadniamy to? Ten produkt nie ma problemu z rozpuszczaniem. Mhm. Dodatkowo, dzisiaj już tego nie będziemy robić, ale tak tylko wspomnę, że możemy to spokojnie mieszać z nawozami golistymi, także czy z jakimiś odżywkami. Tutaj akurat jest to już taka faza, gdzie Ty zrobiłeś wcześniej to odżywianie. Także już tak naprawdę będziemy robić zabieg tylko tym produktem, ale ze spuszczalnością przede wszystkim nie ma problemu z mieszalnością z nawozami golistymi. Jedyna bariera, jaką staramy się nie przekraczać, jest to mieszanie z fungicydami, czyli tutaj zabijemy te bakterie. Także słuchaj, no tak naprawdę to już za dużo tego przepinania, za co może? Zabieramy się do roboty, mieszamy. To ja wkładam rękawice i mieszamy. Odstało godzinę. Widzę, że produkt jest bardzo dobrze rozmieszany. Mhm. To co? Opryskiwacz pełny.
Lejemy chyba, co? Okej, okay. Tak to jeszcze powiem, mój opryskiwacz pełny, stosujemy 200 litrów wody. 4 hektary. Na 4 hektary. Tak, okay. To tak dla wiadomości.